Ojciec Pio odmawiał różaniec wszędzie. W celi, na korytarzach, w zakrystii, wchodząc i schodząc po schodach, w dzień i w noc. Pytany, ile różańców odmawia w ciągu dnia i nocy, odpowiadał: czasem 40, a czasem 50. Pytany, jak to robi, odpowiadał pytającemu: jak ty to robisz, że ich nie odmawiasz. Mistyk prowadzi życie wykraczające poza prawa przestrzeni i czasu. W ten sposób znajdują wyjaśnienie bilokacje, uniesienia i inne charyzmaty, w które obfitował ojciec Pio. Zrozumiały jest zatem fakt, że Chrystusowy nakaz skierowany do jego uczniów, by nieustannie się modlili, dla ojca Pio stał się wezwaniem, by zawsze odmawiać różaniec. To znaczy, by Maryja była zawsze obecna w jego życiu. Ojciec Tarcisio z Cervinary, kapucyn, jeden z najbliższych współbraci ojca Pio, opowiada, iż w związku z licznymi zagadkowymi zdarzeniami ojciec zwierzał mu się: potrafię czynić trzy rzeczy jednocześnie: modlić się, spowiadać i przemierzać świat.